Gregor zrobił swoje, rzeczywiście stanął na wysokości jako lider i nasz lider, mistrz świata, Kamil Stok, musi skoczyć daleko, to musi być odległość, która pozwoli rzeczywiście nam spokojnie popatrzeć, bo tej różnicy nie ma, 0,2 punktu, który najlepiej skoczyć 132, wylądować jeszcze ładniej i uzyskać noty po 19. Dwa razy miał 19 i pozostałe po 18,5. Gregor Schmierenzauer, jakie są warunki w tej chwili porównywalne? Nie, to jest jeszcze, Schmierenzauer. A tam zaczęło kręcić jednak, wiatr jest i z boku, i pod narty, i z tyłu skoczni, dlatego w tym momencie w dodatku jego prędkość jest dosyć duża, no i tam w niektórych miejscach skoczni jest ten korytarz przekroczony, dlatego też Kamil musi poczekać, teraz został ściągnięty z belki zielone startowej. Na razie jeszcze Kamil musi czekać. No na pewno trochę ten deprymujący, denerwujący moment, chociaż oczywiście on już jest tak doświadczonym zawodnikiem, że to wielkiego wrażenia nie powinno robić. Z drugiej strony zawsze jest rozgrzewka, no tak, i te mięśnie stygną. One są przygotowane na ten jeden moment. Nie jest zbyt zimno w Zakopanem, więc być może to nie jest taki wielki problem. Z jednej strony wspaniały doping publiczności, na której chciałby skoczyć jak najlepiej. Z drugiej strony pewnie to też rodzaj małej presji. Małej, mówię, dla zawodnika tak doświadczonego i tak dobrego, jakim jest Kamil Stok. On ostatnio bardzo walczy o metry. Ta sytuacja widzę, kiedy ciągnął trochę, zostawia to ślad na lądowaniu. To teraz grupa naszych zawodników, najbardziej chyba speszony, Klemens Urańka po prawej stronie. A tu widzą Państwo, cała Polska jak zwykle przyjeżdża do Zakopanego, żeby zobaczyć takie wydarzenie. Piękne. Żadne zawody rozgrywane. Kiedyś Gillingen miało też fantastyczny nastrój. Ale to już przeszłość, chociaż Niemcy się podnoszą sportowo, więc może i tam wrócić znakomita atmosfera. I czy zlikwiduje Kamil Stok 0,2? Czy utrzyma 0,2? Utrzymaj Kamil 0,1. 0,1 wygrywali mistrzowie olimpijscy. Wojtek Fortuna. Niech cię niesie Fortuna do przodu i zobaczymy Kamil Stok, czy będzie to daleki skok. Nie, niestety. No tak, prawie nie było wiatru, tak pokazują te odczyty. Kamil będzie miał dodaną 0,1 punktu, teraz troszeczkę więcej, 2,2 punktu, no ale 126 metrów to przy 132,5 Gregora Schmierenzauera oznacza, że nie tylko nie utrzymamy 0,2 punktu przewagi nad Austrią, ale przegramy sporo więcej przegramy. Tak, trzecie miejsce przegramy, czyli skończy się ten drużynowy konkurs z Zakopanem dla Polski na miejscu czwartym. W tym momencie Austria ma nad nami 6,3 punktu. Rozczarowany Kamil, na pewno chciał jak najlepiej. No cóż, czasami to nie wychodzi. Jutro pora na rewanż. Właśnie, jutro konkurs indywidualny, kibice mu zapraszają.